Chwała Jezusowi, kochani. Chciałbym, kochani, z wami podzielić się takim słowem, które myślę, że tak od 2 tygodni gdzieś jest w moim sercu. I to słowo o tyle jest dosyć ciekawe, że kiedy dowiedziałem się, zostałem zapytany, czy bym dzisiaj usługiwał, to praktycznie zaraz po telefonie, kiedy się zgodziłem, to ten fragment do mnie przemówił. I wiedziałem, że jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, co mam mówić z tego fragmentu, ale wiedziałem, że to jest ten fragment. I chciałbym, że jeśli mamy Boże Słowo, żebyśmy sobie otwarli na liście Jakuba, przepraszam, od 1 rozdziału, 1 werset. Przeczytajmy sobie. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do 12 pokoleń żyjących na obczyźnie, pozdrowienia. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jeszcze jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwość, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma, dlatego że on sam nie wie, czego chce. Jest niestały w całym swoim postępowaniu. Taki krótki fragment Bożego Słowa z listu Jakuba. Cię przemówił do mnie, brat dzisiaj mówił o wodzie, o kopaniu studni. Myślę sobie, że to, o czym chciałbym mówić, jest bardzo bliskie temu. Kiedyś mogłem oglądać też taki dokumentalny film o tym właśnie, jak się buduje pustynię, na pustyni w Afryce studnie. Jak wiele pracy trzeba włożyć, żeby głęboko wykopać tą studnię, i często właśnie okazuje się, że nawet pomimo doskonałego sprzętu, ludzi, technologii, wykopana studnia okazuje się błędna i trzeba kopać jeszcze raz, zaczynać tę pracę od początku. Ten film był o takiej grupie Amerykanów, także z kościoła, którzy właśnie podjęli się takiej pracy wykopania ponad 100 studni, mieli specjalistyczny sprzęt, który został specjalnie tam przywieziony, i kopali studnie i przebijali się przez jedną, drugą, trzecią warstwę, i często słyszeli to, co w tym filmie się poddaje, po co? Po co tyle środków, po co tyle finansowo? Przecież to jest region, oni to budowali w regionie w tym czasie ogarniętym też różnymi konfliktami, których jest dosyć dużo. Oni takie powołanie poczuli i zaczęli to robić. I to, co mnie uderzyło w tym filmie, to ich wytrwałość. I myślę sobie, że to jest taki temat, z którym chciałbym dzisiaj, żebyśmy się zmierzyli. Wytrwałość. Wytrwałość jest niezbędna każdemu z nas. W naszej codzienności, ale tak naprawdę w naszym kroczeniu za Chrystusem, w chodzeniu za Jezusem, jest ona czymś, co jest czymś bardzo ważnym, czymś, co pozwala nam tak naprawdę dotrzeć do tego celu, do którego zmierzamy. Wytrwałość, tak zastanawiałem się, czym jest, jak wzbogacać wytrwałość, czym tak naprawdę możemy rozwijać naszą wytrwałość, jak sprawić, żeby mieć wytrwałość, bo mamy coś takiego, jest znane jak słomiany zapał. Czy słoma szybko się pali, i odtąd jest to powiedzenie, że na chwilę ładny, duży ogień, ale za chwilę nic z tego nie ma. Nawet jeśli ktoś chce się przy tym ogrzać, to jest to marne, bo tak naprawdę kaloryczność słomy jest żadna, i w żadnym piecu hutniczym, gdyby ktoś przyszedł do huty i powiedział: wiecie co, palmy słomą od jutra, to nikt nie powie: okej, super pomysł, jest tania, będziemy palić. Nie, bo nie uzyskają odpowiedniej temperatury. I myślę sobie, że w naszym duchowym życiu tak ważna jest taka prawdziwa wytrwałość, którą Bóg chce w nas rozbudowywać. Wytrwałość, myślę, że jest też czymś, co powoduje, że nasza wiara może wzrastać. Dlatego, że w liście Jakuba czytamy tak: drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiecie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Myślę sobie, że to dobrze brzmi, to, co jest tutaj napisane. Bracia, najwyższą radość uważajcie za te chwile, kiedy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Ale myślę sobie, i każdy z nas pewnie tak ma, albo tylko ja tak jestem, że kiedy przychodzą próby, to wcale szczęśliwy nie jestem. Wcale nie uśmiecham się wtedy, wcale się nie cieszę i mówię: chwała Bogu, że wreszcie przyszła jakaś próba, że moja wiara się będzie rozbudowywać, że moja wytrwałość będzie wzrastać. Nie, tak nie jest.
Ja tak nie mam, kiedy przychodzą próby, kiedy rozpoczyna się coś, czego nie rozumiem, kiedy wydaje mi się czasami, że wszystko się układa, a nagle jakaś taka próba przychodzi, z której się człowiek nie spodziewał i zadaje sobie pytanie, co dalej. Czy jakiś czas temu była taką próbę, przechodziłem, wykonujemy pewne zadanie w naszej pracy, razem z żoną prowadzimy razem działalność i w naszej działalności są bardzo ważną rzeczą samochody. No i zepsuł się jeden z samochodów, który mieliśmy. No myślę sobie, no zdarza się, tak? Tylko że dwa dni później zepsuł się drugi. I najlepsze jest to, że zepsuło się to, co wszyscy mówią, że jest najlepsze w nim, że to wszystko się może w tym samochodzie zepsuć, ale nie silnik. I właśnie to, co się zepsuło, to był silnik. I myślę sobie, super, mamy wykonywać działanie, a nie mamy dwóch samochodów. Jak my to mamy robić? Co dalej? I wtedy ten fragment też sobie otwarłem i przeczytałem. Drodzy bracia, za najwyższą radość. Za jaką radość? Nie mam samochodów, muszę wykonywać bardzo ciężką pracę, za co jestem, będę rozliczony przed miastem i mi przychodzi stres, a tu piszę o radości. No może w kościele, tak? Gdyby to było w kościele, wykonywałem jakąś służbę dla Boże, dla Ciebie, ale to jest praca, codzienność. Pan Bóg mi pokazał, że właśnie w takich rzeczach, w tej codzienności On chce Cię dotykać. On chce mnie dotykać, On chce Ciebie dotykać. W tym, co przeżywasz, w tym, z czym się mierzysz, w tym chce coś ukształtować w Tobie. W tym chce sprawić, że to, co nazywa się wytrwałością, rzeczywiście zacznie funkcjonować w Twoim życiu. Wytrwałość doprowadzi Cię do wiara i wytrwałość doprowadzi Cię do miejsca, w którym będziesz bliżej Boga. Do miejsca, w którym możesz zawsze podjąć dwie decyzje. Możesz podjąć decyzję, że idę za Bogiem lub też nie. Możesz patrzeć na problem zawsze w dwojaki sposób i właściwie tak nazwałem tytuł tego kazania: wyzwanie czy problem. Czy to, co cię przed tobą staje, jest dla ciebie wyzwaniem czy jest problemem? Czy to, co Pan Bóg przed tobą postawił, może dzisiaj w twoim osobistym życiu, może w twoim zawodowym życiu, może w czymkolwiek innym, traktujesz jako wyzwanie i mówisz: Boże, wiem, że z Tobą dam radę, wiem, że przez to coś zmienisz w moim życiu, wiem, że dzięki temu będę dalej, że dzięki temu będę bliżej Ciebie, że będę w tej drodze bliżej i dalej od tego, co we mnie jest, co Ci się nie podoba, a bliżej tego, co Tobie się podoba, do czego mnie prowadzisz. Kiedyś oglądałem, jak pewien człowiek, który zajmuje się wytapianiem ze stali pewnych takich ozdobnych rzeczy, wykuwał taki ozdobny, no miecz może nie, ale nóż bym to nazwał. I mi się wydawało w pewnym momencie, że on już jest super zrobiony, że to już jest to, że teraz już jest gotowy. A on mówi, że nie, że jeszcze będzie poddawany próbie, jeszcze będzie ostrzony, jeszcze będzie formowany i jeszcze na końcu będzie do niego nadawany taki grawer, na którym będą te inicjały człowieka, do którego ten nóż będzie należał. Ale mi się wydawało, że ten produkt już jest gotowy, że już nic więcej nie trzeba. No jest ładny, jest niesamowity, ale tak naprawdę nie sprawowałby w tym momencie, gdybyśmy ten etap przerwali, ani nie byłby ostry, ani nie byłby wytrwały, tylko by zaraz skruszał. Nie był poddawany tym najważniejszym próbom, które czyniły z niego to, do czego tak naprawdę został powołany. I czasami w naszym życiu tak jest, że my myślimy, no jest już dobrze, jest wszystko okej, a tu nagle przychodzi próba i zadajemy sobie pytanie, dlaczego? I kiedy się odwrócimy i w tym miejscu powiemy: Boże, ja się nie zgadzam, to może będziemy jak takie narzędzie, które nie zostało ukończone, które nie dotarło do tego miejsca, w którym zostało nazwane tymi inicjałami swojego właściciela, nie zostało zaostrzone, nie zostało przygotowane do rzeczy, do których ma służyć na co dzień. Może będziesz ładnie wyglądał, może będziesz chodził do zboru, ładnie się uśmiechał, będziesz odpowiadał chwała Bogu, amen, podnosił ręce, może nawet będziesz coś robił w kościele, ale wiecie, że Bogu na tym nie zależy. Bogu zależy na twoim sercu. Bogu zależy na tym, żebyś to, co czynisz w kościele, ja nie chcę powiedzieć, że służba w kościele i bycie w kościele jest czymś złym, to nie ten kierunek w ogóle, tylko Bogu zależy na tym, żebyś to, co czynił i wypływało to z twojego serca. Aby to, co robisz, miało efekt wymierny. Wiecie, nikt z nas nie trzyma w domu tępe noże. Nie da się nic ukroić tępym nożem. A już na pewno, nie wiem, nie mamy tępych piły do krojenia, nie wiem, do obcinania drzewa. Nie da się takimi narzędziami pracować.
Nikt nie chciałby wbijać gwoździ młotkiem, który nie ma trzonka, samym tylko końcówką, albo nikt nie chciałby mieć obcinaczek do kabli, które nie przecinają żadnego kabla. Niepotrzebny nam jest mikser, który nie działa, który kiedy włączymy do prądu, to wybije bezpieczniki. Nie chcemy takich urządzeń. Nie chcemy takich produktów, które niby ładnie wyglądają, ale tak naprawdę nie wiemy, do czego służą. Mamy samochód, ale no, miałem samochód, dalej ładnie wyglądał, tylko że silnik mu nie działał, ale wyglądał tak samo ładnie. Mogłem do niego wsiąść, mogłem sobie cofnąć fotel, mogłem włączyć radio nawet, tylko że nie mogłem nigdzie nim pojechać. No ale przecież jest ładnie wygląda. No ale nie o to chodzi. Nie po to chcę mieć ten samochód. Tylko czasami w naszym życiu patrzymy na to, co ładne, to, co chcielibyśmy. Mamy swoje wyobrażenie odnośnie tego, jak my sobie wyobrażamy naszą przyszłość, naszą służbę, naszą rodzinę, nasze małżeństwo, a Bóg ma całkiem coś innego. Bóg mówi, że chce, żebyś wytrwał w próbie, która na ciebie przychodzi. Abyś wytrwał i aby ta próba czegoś nowego ciebie nauczyła. Aby to nie był tylko problem, przed którym stajesz, aby to było czymś więcej, czym było wyzwaniem, które Bóg w pewien sposób przed tobą stawia i mówi: przybliż się do mnie. Wtedy zaczniesz patrzeć inaczej. Wtedy słowa, o których mówi Jakub, nie będą tylko takimi dziwnymi. Radość, uważajcie te chwile, gdyż jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Takie doświadczenie kształtuje. Czy to, co dzisiaj przeżywasz, coś kształtuje w twoim życiu? Czy coś się zmienia? Może czymś długo już jesteś i nic się nie zmieniło. Dlaczego? Dlatego, że nie poddajesz się temu kształtowaniu. Nie poddajesz się temu, że Bóg coś chce zmienić. Czasami chce zmienić to, że musisz zacząć polegać na innych ludziach, którzy są wokół ciebie. Musisz im zaufać. Musisz pójść do kogoś i powiedzieć i wyznać może grzech. Może to coś innego tyczy się całkiem innej dziedziny w twoim życiu. Może to tyczy się czegoś, co Bóg chce zmienić, bo byłeś takim samotnym okrętem, który zawsze mówi: ja sobie z wszystkim dam radę, ja nikogo nie potrzebuję, inni może tak, ja nie. A tymczasem jesteś w miejscu, w którym widzisz, że nic się nie dzieje. I jeśli w tym miejscu zostaniesz, to zacznie pojawiać się frustracja. To zacznie pojawiać się zgorsznienie, to zacznie pojawiać się znudzenie, to zaczniesz po jakimś czasie przestaniesz czytać Biblię, po jakimś czasie przestaniesz się modlić, po jakimś czasie przestaniesz wszystko robić, dlatego że nie poddajesz się kształtowaniu. Radość z przeżywania próby wynika temu, że poddajemy się i pytamy Boga, co Bóg chce przez tą daną rzecz mnie nauczyć. Ja wierzyłem i wierzę, że Pan Bóg przez sytuację, którą przeżywaliśmy z tymi samochodami, także czegoś nas chciał nauczyć. Tego, że to od Niego wszystko zależy. Dzisiaj nawet nie wiem, jak Pan Bóg przez to przeprowadził. Ale Pan Bóg miał rozwiązanie. Pan Bóg zawsze ma rozwiązanie. Pan Bóg czasami chce coś zmienić, czasami chce, żebyśmy zobaczyli, czasami żebyśmy się zatrzymali, czasami żebyśmy w tym naszym biegu stanęli i zaczęli zadawać się: halo, czy ja dalej biegnę w dobrym kierunku? Ale czasami w tych sztormach, w tych próbach, w tych doświadczeniach Bóg chce, żebyśmy też stawili im dzielnie czoła. Gdy czytam o dowódcach okrętów, którzy wpadli w różnego rodzaju burze, sztormy na morzu, to zawsze mi się wydaje dziwnym to, co oni robią z tymi okrętami. Oni nigdy nie uciekają od tych burz, jeśli wiedzą, że zazwyczaj nie mogą już uciec, jak ich złapie na morzu, tylko ustawiają frontem okręt do tej burzy i idą prosto w nią. To się nazywa, ten manewr się specjalnie nazywa, co oni robią. Przygotowują okręt do tego. To nie jest tak, że oni po prostu ustawiają i płyną, jakoś będzie, tylko wszystko jest zaplanowane. Każdy wie, co ma być pochowane, jak ma być zabezpieczone, gdzie każdy ma być. Ten, co jest niepotrzebny, idzie pod pokład. Ten, co musi być na górze, przywiązuje, zabezpiecza siebie oraz innych. I przygotowuje się, już nie ucieka ten kapitan od tego sztormu, ale idzie wprost z niego, ale wie, że to przejdzie i się odpowiednio się przygotuje i będzie postępował według tego, co się nauczył. I czasami taka próba, przed którą Pan Bóg nas stawia, takie doświadczenie, też jest takim miejscem, kiedy Pan Bóg mówi: dobrze, chodzisz ze mną, a teraz sprawdzimy, co ta wiara jest, czy to jest przydatne, czy nie. Czy to tylko jest taka religia.
Takie sztormy potrafią sprawić, że zobaczymy, możemy zobaczyć swoje życie, że żyjemy w religii, czy żyjemy w czymś, co jest praktyczne i potrzebne i rzeczywiście sprawia radość. Bo w takim sztormie możesz zobaczyć żywego Boga. W takim sztormie możesz zobaczyć tego, co już się nauczyłeś. Tego, że podążysz i idziesz za Bogiem. Tego, że w tym miejscu może kiedyś reagowałeś emocjonalnie, agresywnie, odwracałeś się od wszystkich, może reagowałeś w całkiem inny sposób, a nagle reagujesz inaczej i wiesz, że to nie jest ciebie. Przychodzisz do Boga i mówisz, Panie, przeprowadź mnie, nie chcę uciekać przed tym, nie chcę zachowywać się, jakby Ciebie nie było, ale chcę, żeby w moim życiu ludzie zobaczyli, jak przechodzę przez tą próbę, że jest Bóg żywy, że w moim życiu coś zmienił i że wiara, którą ja sam mam, jest czymś praktycznym. Bóg nie chce w nas wiary, która jest tylko teoretyczna. Nie chce w nas wiary, w której potrafimy tylko powiedzieć, gdzie, jak kogo zagiąć takim lub innym fragmentem z Bożego Słowa, ale chce wiary, która będzie rzeczywista, którą gdy ludzie będą widzieć, to będą zadawać sobie pytanie, jak to jest, że ten człowiek żyje tak, a nie inaczej. Kiedy się odwrócisz w tym miejscu i powiesz, ja już nie mogę, to może stracisz coś bardzo ważnego. Gdzie taką historię, nie wiem, czy już kiedyś mówiłem tą historię tutaj na tym miejscu, ale ona mnie za każdym razem bardzo dotyka i też pokazuje mi to, że czasami już pod sam koniec drogi robimy coś, bo jesteśmy już zmęczeni, tacy sfrustrowani, mówimy, nie, już długo wytrzymałem, ale tego już nie dam rady, koniec, odchodzę, albo koniec, już dalej tak nie ciągnę. To jest taka historia pewnego budowlańca. Całe życie pracował dla swojego szefa, budował mu domy, był odpowiadał za kierowanie budowy tych domów i był znany w całej firmie przez całe swoje życie z doskonałości, z perfekcji, z tego, że wszystko chciał, żeby było dopięte na ostatni guzik. Jak coś się za coś zabierał, to jego szef był spokojny, że tej sprawy nie musi pilnować, bo ten dom będzie zrobiony doskonale, jeśli on będzie kierownikiem tej budowy. I ten człowiek był już bliski, właśnie nie bliski, on już miał przejść na emeryturę. I wybrał się do swojego szefa na rozmowę o tym, bo chciał już zakończyć, chciał, żeby to wszystko było poukładane, bo był takim człowiekiem. Nie chciał też zaskoczyć swojego szefa i przyszedł do niego i mówi mu, że chce zakończyć już pracę, chce przejść na emeryturę, nie chce już dalej pracować, jest już zmęczony, chce być już resztę czasu z rodziną. No i liczył, że szef tam wyznaczą termin końca tej pracy, jakiś bliski, bo wiekowo też już to sprawia, był w tym miejscu, w którym mógłby na to przejść. A szef mówi, dobrze, rozumiem, ale mam do ciebie ostatnią prośbę, abyś poprowadził ostatni projekt budowy domu. No i ten człowiek był niezadowolony, bo wiedział, że to przedłuży się jeszcze o tam bodajże jakiś tam czas dłuższy, którego on sobie nie planował i był wściekły. Nie powiedział to temu szefowi, wyszedł. Był zły, wiedział, że musi się zgodzić na ten ostatni projekt i stwierdził, że skoro tak, skoro nie chce go puścić pomimo tak wielu lat wiernej służby, wiernej pracy, to zrobi to byle jak, zrobi to szybko, byleby już mieć spokój. I zbudował ten dom bardzo szybko, nie tak jak on był z tego znany, zrobił to bardzo, bardzo szybko, przyszedł i przyszedł, kiedy wręczał już te klucze do tego domu, mówi, szefie, to jest ten dom, jest gotowy, tak jak chciałeś, teraz jestem wolny, a on, ten szef mówi, dziękuję ci bardzo, chciałbym, żeby ten dom był prezentem dla ciebie, za całą pracę, którą dla mnie włożyłeś, ten ostatni dom budowałeś dla siebie, to jest mój prezent dla ciebie. On nie wiedział, że na końcu buduje dom dla siebie, buduje coś, co później będzie jego. On na końcu tej drogi, pomimo że był znany z tego, że był perfekcjonistą, zrobił coś byle jak, nie wiedział, że robi to dla siebie. Robi coś, z czego on sam ma później korzystać. Nie wiesz, co przyniesie ta próba i czemu ją przechodzisz. Możesz też w tej chwili zrezygnować, może myślisz sobie, że nie tym razem. Tym razem już nie zaufasz Bogu. Może coś innego w twojej głowie się rodzi, ale Jakub mówi, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom, uważajcie to za największą radość. Gdy to przechodzicie, dziękujmy Bogu, innymi słowy. Czytajmy dalej Boże Słowo, dalej wnikajmy w to Słowo, dalej szukajmy Go, dalej patrzmy bo i zadawajmy pytanie, Boże, co Ty chcesz zmienić we mnie? Co chcesz, żebym ja zrobił? Co ma mnie nauczyć ta próba? Chcę wyciągnąć lekcję z tego, chcę mieć z tego radość i popatrzeć na to, że coś się zmieniło, co no może nawet ja sam myślałem, że się nie zmieni. A może radość z tego, że kiedy ktoś inny będzie przechodził i zada sobie pytanie i będzie oglądał to, jak przechodzisz przez tą burzę, jak przechodzisz przez ten sztorm, jak przechodzisz przez tą próbę,
próbę, powie: ja też chcę takiego Boga. Ja widzę, że ten Bóg jest żywy. Ja widzę, że ten Bóg jest prawdziwy. W Bożym Słowie znajdujemy takie historie. Meszach, Szadrach i Abednego, kiedy byli wrzuceni do pieca, to nie było przyjemne. Chociaż ich to nie dotknęło, ale to nie było tak, że oni bezstresowo to przeżyli. Ale ta próba spowodowała, że nawet wielki król nie wiedział, co się dzieje. Próby, że my powiemy, no czemu Pan Bóg sprawił, że do tego, pomimo że oni okazali się wierni, pomimo że zrobili to, co powinni zrobić, no to co nagrodą będzie piec? My czasami tak myślimy, że my będziemy wierni Panu Bogu, będziemy służyć, to na pewno wszystko, co nas spotka, to jest dobre. Dzisiaj zresztą w tym świecie też takie poglądy są bardzo modne, że jeśli pójdziesz za Panem Bogiem, to już tylko będzie z górki, to będziesz, nie wiem, bogaty, to będziesz miał najlepszą pracę i w ogóle wszystko będzie wspaniale, ale nigdzie w Biblii tego nie znajduje. Raczej znajduje często ludzi, którzy zaufali Panu Bogu, że właśnie są poddawani takim próbom, że świat ich przestaje kochać, że to, co na drodze swojej spotykają, to nie są proste rzeczy. Wiecie, dla mnie taki piec ognisty, jak sobie myślę piec ognisty, to już to brzmi źle, a jak tam słyszę, że jeszcze mają ich tam wrzucić, jeśli się nie uklękną, nie oddadzą chwały jakiemuś posążkowi, człowiekowi, czy czemukolwiek innemu, to sobie myślę, a na pewno? Dałbym radę? Ale oni przeszli tą próbę. Dlaczego? Nie dlatego, że byli takimi gośćmi i, no i możemy dzisiaj tylko o nich czytać, ale dlatego, że zaufali Bogu. To Bóg ich tam dał. Kiedy oni tam byli, to nie byli tam sami. Ten król pyta, a gdzie jest ten, który był pośród was? Czy nie trzech tam wrzuciliśmy? To jest jakby sedno przechodzenia problemów w chrześcijaństwie. My nie idziemy sami. Pomimo, że przed piecem i za piecem było ich trzech, to w piecu było ich czterech, było ich więcej. Czasami my widzimy próbę i myślimy sobie, ja tego nie przejdę, ja nie dam rady. Tylko, że w tej próbie nie będziesz sam. I kiedy z niej wyjdziesz, też musisz pamiętać, że tam nie byłeś sam. Ale bez tego doświadczenia, czy mogliby spotkać kogoś takiego, czy innymi słowy, jedynym miejscem, gdzie mogli tego doświadczać, był piec. Nigdzie indziej by tego nie doświadczyli w ten sposób. Nigdzie indziej nie doświadczysz tak Boga, jak w tym, przed czym Pan Bóg cię stawia. Jeśli pójdziesz i zaczniesz szukać w tym Boga, zaczniesz szukać w tym tego, co Bóg dla ciebie ma, zaczniesz szukać tego, co jak Bóg chce, żebyś przez to przeszedł i na pewno się nie zawiedziesz. Ja nie mogę powiedzieć, że się zawiodłem na Bogu, kiedy Mu zaufałem. Nie mogę powiedzieć, że się zawiodłem kiedyś tam, a teraz to już różnie bywa. Nie. Dzisiaj, kiedy ufam Bogu w każdej sprawie, to wiem, że On mnie przez to przeprowadzi. Kiedy nie wiem, co mam zrobić, kiedy do czegoś nie mam pokoju, kiedy czasami naprawdę jest tyle spraw w dzisiejszym świecie, codziennie jesteśmy zalewani tysiącami spraw, rzeczy, problemów. Czasami sobie myślę, że to się nie kończy i wiem, że diabeł chce, żebyśmy tak zaczęli myśleć, wziąć to wszystko na swoje plecy i jakoś próbować nieść, ale to nie jest Boże rozwiązanie. Bóg chce, żebyś się skupił na Nim. Bóg chce, żebyś reagował w ten sposób, w który On ciebie chce uczyć. Ci kapitanowie statków, o których mówiłem, to nie jest tak, że oni się tacy urodzili. Urodził się i od razu ten będzie kapitanem statku okrętu wojennego czy tam jakiegoś innego okrętu i on będzie pływał, no bo już widzę po urodzeniu, że on wie, co ma robić. Nie, on się tego nauczył, nie od razu został kapitanem, przeszedł jakąś drogę i nauczył się przez to, że pierwsze może kierował jakimś malutkim okręcikiem, później czymś większym, może na początku tylko łódką z dwoma wiosłami, nie wiem. Ty też nie przeżywasz problemu, od razu największy problem. Pan Bóg krok po kroku cię prowadzi. Krok po kroku prowadzi, abyś też był zachętą dla innych. Abyś mówił, bo takie jest życie na tej ziemi. Apostołowie nie przeżywali, to nie było pasmo sukcesów i zwycięstw. Jak czytamy Pawła, jego historię życia, to sobie myślę, no tam ileś razy by chcieli go ukamieniować, ileś tam przeżył tragedii na statku, ja nawet jednej tragedii na statku, przeżył on tam kilka. Ileś razy chcieli go ukamieniować, raz go ugryzł wąż, no to nie było pasmo sukcesów. Ale on tam nie pisze na końcu, no jakoś dotarłem do końca, chwała Bogu i dobrze, że już mogę umrzeć, bo już nie dałbym rady dalej. Nie, on pisze jako człowiek, który jest pełen pasji, pełen nadziei, pełen radości, pełen miłości do ludzi. On nie mówi, że Żydów to już nienawidzi, Rzymian to już w ogóle nie chce widzieć. Te doświadczenia nie spowodowały w nim tego, że on przestał jakąś nację kochać, jakichś ludzi lubić i do tych to się w ogóle nie zbliżał, bo to, co od nich przeżył, to ma tego podziurki w nosie.
On tak nie powiedział, on tak nie żył. Dlaczego? Dlatego, że próby przechodzone z Bogiem prowadzą do radości, do przybliżenia się do Boga. Jak komuś brak mądrości, dalej ten fragment tak mówi, niech prosi Boga. Kiedy nam brakuje mądrości? No nie kiedy jest nam dobrze, wygodnie, miło, leżymy sobie. Przepraszam, połączył się. Kiedy leżymy sobie, jest nam dobrze, miło, przyjemnie i nagle, no może mi mądrości by brakowało. Nie, no mądrości kiedy nam brakuje? Kiedy przechodzimy przez jakiś problem. Kiedy nie wiemy, co mamy robić. Kiedy zastanawiamy się, co dalej. Wiecie, że mi się to podoba w Bożym Słowie, że Boże Słowo nie zostawia nas tylko z początkiem tego fragmentu i mówi nam tylko, że mamy się tym radować i jak to zrobicie, mnie to nie interesuje. Macie się radować, taki jest przykaz, koniec. Nie, dalej czytamy, że jeśli komuś brakuje mądrości, to niech się o nią modli i co? I Pan Bóg może odpowie, a może nie odpowie? Nie. Dalej jest napisane w Biblii, że Bóg temu, który prosi, obdarzy go. Bez wypominania. Nie powie, wiesz co, no już prosiłeś 2 tygodnie temu, teraz nie możesz. Nie, bez wypominania. I mądrość będzie mu dana. Niech jednak, i to jest niesamowite, że Bóg nie tylko mówi w tym fragmencie, że w tej próbie, pierwsze mieliśmy próbę, tak? Mamy się w tym radować, okej. Okay. Jak się mamy radować, kiedy nie wiemy, co mamy robić? Mamy prosić o mądrość, okej, okay, ale jak mamy prosić o mądrość? Widzicie? Krok po kroku Biblia prowadzi nas, jak my mamy to robić, jak to ma wyglądać. Nie jak prosić, mamy prosić z wiarą, porzucić wątpliwość. Wątpliwość w próbie się pojawia. Pojawia się, no ale czy aby na pewno? Czy to jest to rozwiązanie? Mamy wejść do tego pieca? No. Mamy, nie wiem, Goliata pokonać kamyczkiem? Może się roztąpi, jak cię będą gonić Egipcjanie? No, wątpliwość może się pojawić. Ale my mamy odrzucić wątpliwość, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską gnaną i miotaną przez wiatr. Wiecie, fala morska, tak jak to jest napisane, to jest coś, co jest uczynione przez wiatr, tak? Raz wiatr wieje taki, no to jest taka fala, raz jest taki, to jest taka fala, ale my mamy być właśnie jak ten okręt. No, jest teraz taka fala, to już tam nie płyniemy. Albo nie wiem, pojechał ktoś z was kiedyś na wakacje, była droga zamknięta, rodzina, wracamy, no sorry, no drogę zamknęli, to już nie pojedziemy, no niestety, może się w przyszłym roku uda. Nie, no szukamy innej drogi, wpisujemy w nawigację, szukamy rozwiązania, objeżdżamy, nie mówimy, no musimy odwołać tę podróż, bo się nie udaje. No bo droga zamknięta, remontują to, no nie, nie pojedziemy tędy. No nie, tak nie robimy. Nikt z nas tak nie zrobi. Ja nie słyszałem nigdy o człowieku, który odwołał swoją podróż, nie wiem, czy to na wakacje, czy nawet służbową i zadzwonił, wiecie, no drogę remontują. A sprawdziłeś inne drogi? A to znaczy, że to jest tylko jedna taka droga, którą możesz do tego miejsca dojechać? No nie, no szukasz innej możliwości. Nie mamy być jak fala, którą wiatr miota w lewo, w prawo, no zamknęli drogę, to już nie jadę, tylko szukamy rozwiązania. Wiemy, że mamy do osiągnięcia cel, wiemy, że musimy dotrzeć, że Pan Bóg nas postawił w tym miejscu nie bez powodu i On wie, że my damy radę to przejść. Pan Bóg postawił przed tobą tą próbę, a więc Pan Bóg chce cię przez nią przeprowadzić i uważa, że tylko i wyłącznie ty jesteś gotów przejść tą próbę, przez którą przechodzisz dzisiaj. Nie ma lepszej osoby do tego, aby przejść przez to, co przeżywasz. Nie ma nikogo innego w tym miejscu, w którym Bóg by chciał widzieć tylko ciebie i wie, że ty dasz radę, jeśli będziesz na nim polegał, jeśli będziesz go pytał. Ktoś, kto jest jak ta fala miotana przez wiatr, niech nie liczy, że otrzyma coś. Pan Bóg ci nie da, jeśli będziesz tak w lewo, w prawo, może pójdziesz, może nie, a zobaczymy, nie wiem. A nie, Pan Bóg coś konkretnie poszedł i powiedział, Panie, ja nie wiem, jak mam dalej iść, ale ja chcę patrzeć na Ciebie, ja chcę iść za Tobą, ja chcę Ciebie naśladować, ja nie wiem, ja nie mam mądrości, jak przez to przejść, ale wiem, że Ty mnie przeprowadzisz. Dlatego, że On jest Bogiem, który to rozpoczął. I Boże Słowo uczy nas, że On jak coś rozpoczyna, to On też dokończa. On nigdy nie rozpoczął czegoś, nie zakończył i stwierdził, że no zobaczymy, co będzie dalej, jak się sytuacja rozwinie. Już kiedy człowiek zgrzeszył, to już widzimy zapowiedź ratunku. Już widzimy, że Pan Bóg ma rozwiązanie, że Pan Bóg to zapowiada i że Pan Bóg nie zostaje zaskoczony. Pan Bóg kiedy rozpoczął z tobą pracę, kiedy ty przyszedłeś do Boga, kiedy mu zaufałeś, kiedy w takiej próbie przychodzisz do Niego, to Pan Bóg nie mówi, wiesz co, dzisiaj
dzisiaj nie mam rozwiązania na to, dzisiaj ta sytuacja mnie zaskakuje, ja muszę pomyśleć. Pan Bóg już ma plan rozwiązania danej sytuacji. Pan Bóg już wie, jak możecie z tego wyprowadzić. I jedyne, czego On oczekuje w tym fragmencie, to tego, żebyś z radością popatrzył. Skąd jej płynie radość? Najczęściej radość w człowieku, wiecie, tak sprawdziłem to nawet poczytałem takie świeckie opracowania radości. Co naukowcy, a właściwie lekarze mówią o radości. Ale najczęstszym powodem radości u człowieka jest moment, kiedy się rozwiązuje jakaś sytuacja. Wiecie o tym? Ja sobie pomyślałem, że jak to przeczytałem, że to jest szok, bo tak naprawdę tylko mogę być prawdziwie szczęśliwy, kiedy powierzę swoją sprawę Bogu, bo wiem, że On ją rozwiąże. Nie wiem jeszcze jak, ale wiem, że On ją rozwiąże. I mogę się cieszyć. Dlaczego? Dlatego, że to już nie jest mój ciężar w pewnym sensie. Ja dalej to przeżywam, to nie jest tak, że beztrosko sobie na to patrzę, ale wiem, że komuś innemu zaufałem. Komuś, kto ma moc uczynić daleko więcej, niż ja sobie mogę wyobrażać. I dlatego możemy czytać o cudach, i dlatego czytamy o Piotrze, który wyszedł z łodzi, dlatego czytamy o ludziach, którzy w miejscu, gdzie są prześladowani, potrafią... Oni, tak jak dzisiaj czytaliśmy, o ludziach, którzy przeżywali o prześladowanie, już nie byli w stanie dalej żyć w rozdwojeniu, udawać kogoś, kim nie są, bo ich życie już było zmienione i oni pomimo tych wszystkich strasznych rzeczy, które im teraz grożą, oni przyznali się do Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że wierzę, że mają wiarę w to, że Pan Bóg przez to ich przeprowadzi. W Bożym Słowie czytamy i w takich miejscach, kiedy ludzie są doprowadzani do granicy, oglądają Boże cuda. Kiedy Izrael przeżywał największe cuda? Kiedy był najbardziej trudnej pozycji? Kiedy Egipt ich gonił, przed nimi było tylko morze i nie było żadnego rozwiązania. To nie była regularna armia, która mówi, dobra, to jedziemy i bijemy tych Egipcjan. Nie. Oni doświadczyli cudu, o którym... Nawet ludzie w świecie wiedzą, filmy są kręcone, jak to się morze rozstąpiło. Historia potwierdza, rydwany na dnie znajdują. Szukają rozwiązań, jak to by było, mogło się stać, ale my wiemy, że Pan Bóg, kiedy Mu zaufamy, to dla Niego morze nie jest problemem. Dla Niego to, co stoi dzisiaj przed Tobą, nie jest żadnym problemem. Ani to, co stoi za Tobą, też nie jest dla Niego problemem. Więcej, kiedy Izrael stanął przed morzem, to problem, który był przed nim, był rozwiązaniem problemu, który był za nimi. Pan Bóg rozwiązał problemem, który jest przed nimi, czyli tym morzem, problem Egipcjan, którzy go gonili. Tylko oni musieli wejść w to morze. Przeszli przez suchą nogą przez to, a następnie to morze zamknęło się nad Egipcjanami i dwa problemy się rozwiązały, tak? Ale musieli wejść. Nie możesz myśleć, że doświadczysz Bożego rozwiązania, jeśli będziesz siedział w miejscu. Jeśli będziesz... Nie będziesz ufał Bogu. W Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale, w 34 do 35 wersetcie czytamy tak. Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi, sprawiedliwie postępuje. Panu Bogu jest miły taki człowiek. Wiecie, dla mnie w tym fragmencie najważniejsze to, co chciałbym, żebyśmy się skupili, że w każdym narodzie, w każdym człowieku jest miły ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Jeśli się boisz Boga, jeśli mówisz i stajesz przed Bogiem w odpowiednim miejscu i mówisz, Panie, wiem, że Ty możesz, to Ty właśnie pokazujesz swoją postawą, że Ty się Boga boisz, bo Ty do Niego przychodzisz. Jego prosisz o rozwiązanie. Nie prosisz świata, nie prosisz innych rzeczy, nie prosisz swoich możliwości, nie szukasz w swojej głowie tylko rzeczy, ale idziesz za Bogiem. Nie da się przeżyć przygody z Bogiem i pozostać w tym samym miejscu. Każdy, kto zaczął przeżywać historię z Panem Bogiem, musiał gdzieś wyjść, musiał coś zmienić. W każdym wymiarze, w duchowym, psychicznym, fizycznym, ten krajobraz, to co w tym, czym żyjesz, musi się zmienić, jeśli chcesz przeżyć tą przygodę z Bogiem. I chciałbym, żebyśmy tak patrzyli na to, co przed nami staje. Nie jako na problem, ale jako na wyzwanie, które Bóg przed nami stawia. Morze nie było problemem, które stanęło przed Izraelem. To było wyzwanie. Potężne. Ale to morze rozwiązało problem Egipcjan, który ich gonił. I dało im wejście do ziemi obiecanej. Tylko oni później znowu zaczęli szemrać. Tylko oni znowu zaczęli szukać rozwiązań. Znowu się im nie podobało. Znowu wróg był za duży.
Znowu coś jest nie tak. Wyciągnij lekcję z doświadczenia, które dzisiaj przeżywasz. Nie bądź jak oni, nie bądź jak ten, który przeszedł sprawdzian, zdał go, przeszedł przez morze, takie lub inne w twoim życiu, mniejsze lub większe. Szatan zawsze będzie ci chciał powiedzieć, że to było małe, że wiesz co, przypływ, odpływ, nie wiem co, ustawienie księżyca i cokolwiek innego. Nie, to było coś wielkiego, morze się roztąpiło. Ale szatan będzie chciał to umniejszyć. Cokolwiek tym morzem było w twoim życiu, może już to przeżyłeś. I diabeł teraz ci mówi, wiesz co, to tak nie do końca jest, że to Pan Bóg. No, to przypadek może, może to jakiś, nie wiem, zbieg okoliczności. No ale dzisiaj masz już poważny problem. Teraz już wiesz, tam to były żarty, ale to, co jest przed tobą, no to już musisz pomyśleć. Nie, no Izrael tak zrobił. Oni przeszli i kolejny wróg, nie. No ziemia rzeczywiście fajna, ale to, co nas tam czeka, to tragedia. To nie damy rady. I co robili 40 lat, jak nie dacie rady, to 40 lat po pustyni. Nie chodź po pustyni. Wejdź do tej ziemi obiecanej. Wejdź do miejsca, które daje ci Bóg. Przeżyj przygodę z Bogiem. Powiedz, Panie, ufam ci. Chcę, żebyś dał mi siły do tego wyzwania. Chcę mieć radość z tego, że przeżywam dzisiaj próbę. Chcę mieć radość z tego, że mnie doświadczasz, dlatego że wiem, że będę blisko ciebie i że z tobą wejdę do miejsca, w którym chcesz mnie widzieć. Takim, jakim ty chcesz mnie widzieć. Bo Bóg patrzył na Izrael jako na lud, który był w stanie to zdobyć, tylko że Izrael tak na siebie nie patrzył. Jak ty patrzysz dzisiaj na siebie? Jak patrzysz na to, co przeżywasz? Czy patrzysz tak jak Bóg? Czy widzisz sobie człowieka, o którym ja już na początku powiedziałem, że Bóg widzi w tobie tylko i wyłącznie tą osobę, która jest w stanie przejść przez tą próbę, którą dzisiaj stoisz? Bo Bóg tak cię widzi, skoro w tym miejscu cię postawił. Amen.